Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Dog's Life. Wiecie, szeleżał się. Na początek synchronizacja, żebym później nie zapomniał. Więc tu kura. Okej. Back. I będziemy już chodzić dalej, Dog's Life. Yay! Więc tak, wróciłem. To nie jest odcinek nagrany z zapasu, tylko wróciłem już. Jest okej. Tak jakby wszystko jest okej. No i jeszcze nagrywam. Więc tak. Tutaj jest chyba dalej. Tam już chyba jest od razu do następnej lokacji, więc pójdziemy sobie tu. Village Houses. No, gitara. To jest tu? Tak, to jest tu. Okej. Więc co my tam mamy? Hey boy, our friend Mary Jane has been grounded by her mom. She's stuck in her room. Wow, that sucks. Human parents make me want to barf sometimes. If you could get this note to Mary Jane, it'd really cheer her up. Plus, there's a bone in it for you. Why not? More bones for me. Might come in handy on the way to Lake, whatever it's called. Okej, to ktoś zostawił. Nie słyszałem, kto to był. Ale to ktoś zostawił. Wiem. Chyba wiem nawet. Czym się rozchodzi. Wiem, że się chyba rozchodzi. Chyba tym muszę. Tej dziewczynce. Dodać. Whatever. Ale do tego potrzebuję pieska. Innego. Przejdźmy się tu. Coś tu jest. Tu lalka i to lalka jest chyba tego dziecka, co nie? Doggy's found your dolly Wally. Can you toss it up to my baby? Thank you so much. Our dog used to do that before she disappeared. Disappeared? Say, what's going on here? Here's your reward. And if you can solve the mystery of our missing dog, I'd be so grateful. Nie wiem jak wam, ale proporcje to oni tutaj dobrze robią. To jest złe, to jest bardzo złe. Ale whatever. O, siema. Ty kim jesteś? Mleczarz to jest chyba, co nie? Nie, to jest poczta chyba. O nie, będę musiał wymazać to. A ja nie będę tego robił. To jest... To chyba jest poczta. Zgaduję po tym gołębiu. Z czymś. Nie wiem, czy to jest gołąb, tak od razu mówię. Od razu muszę to też zbierać. Siema psie. Zaraz ci pokażę. Kość. Swoją drogą tutaj też nie można jakoś określić płci psa. Jedyne co wiemy to to, że Jake to jest facet, a Daisy to jest babka. No i tyle. Jak te psy nie mają nazwy, to jest tak trochę trudno. Oczywiście będę tutaj sobie chodził i zbierał różne rzeczy. Może, bo to jest dosyć ten. Ta część. Ta plansza jest dosyć. Tutaj tylko ten mały może przejść. Dobra. Ta część akurat jest strasznie krótka, ta plansza. Więc nie wiem, czy zrobię dzisiaj dwie. Ale coś może zrobię. Zawody w kopaniu! I mam 13 kości więcej niż ten pies. Digging race, okej. Okay. Myk. Mój spam w ręce! Wreszcie się przyda na coś. Wiecie, mieć spam w ręce to jest naprawdę duża odpowiedzialność mieć taką super moc.
Dobra. Musimy mieć 6. Ok. No i już wygraliśmy. Czy będą mogły nim sterować teraz? Tak. Ok. No to tak. Zbierzmy najpierw kość. Lol. I od razu też zanieśmy ten liścik tej dziewczynce. Cholera wie co to jest. To mi bardziej przypomina taki, wiecie, notes albo coś w tym stylu. My little schnooky wookie. Does baby want his dindy? Mam też herbatkę, więc sobie wypiję. Come on. Ten bubszot. Am I glad to see you? I'm going nuts in here. Hey, what gives? Dear Mary Jane. Well, this is so cool. You're a smart puppy, Schnooky. Here, have this bone. Jej, mam kość. No, więc już mamy praktycznie trzy za... Nie, dwa mamy zrobione zadania. I to chyba... Nie, tu jest jeszcze jakiś listonosz. My nerves! Oh no, I can't deliver the mail. That terrier is a psycho dog. What am I gonna do? You've got some nerve, dog. Psycho dog? I'm in a hurry. Mam pewien pomysł. Tu będzie za mną podążał, tak? O ta. Nie. No. Stajuj. Papa. Thanks. Now to deliver the mail. Oh, what's this? Win a free trip to the Lake Minnewawa ski resort. Huh. Oh, and here's your reward. Lake Minnewawa. That's where they took Daisy. Dał nam kość, więc jest bardzo fajnie. Don't make any sudden moves. Ale wiesz, co teraz muszę zrobić? No nie myśleliście chyba, że jestem aż takim potworem. Nie no, można zamykać tak psów. Faktem, jak są bardzo niegrzeczni, tak. To trzeba zamknąć je, na przykład w domu. To jest chyba jedyny poziom, w którym są dwa psy. Właściwie. Ale no... Technicznie rzecz biorąc, to ten to jest taki bardziej NPC niż taki pełnoprawny pies, że tak to mogę nazwać. Nie wiem, jakoś mi się wydaje tak bardziej logicznie. Dobra, od razu zrobię też ten zielony. Nie pamiętam sobie, co jest ten zielony. A tu jest papuga jakaś. Papuga. Ona fajnie tak nuci. Kiedyś zostawiłem sobie chyba na pół godziny włączoną grę tylko po to, żeby ona sobie tak nuciła. O, kotek też jest. Czarny kotek. O, dzięki stary. Patrzcie, ile mi dał fory. O, ale mi dał fory. Nie było fair. Się nie mogłem zmieścić halą. Dobra, to jest oczywiście bardzo łatwo. Wystarczy wiedzieć gdzie iść. To znaczy nawet nie trzeba wiedzieć gdzie iść, tylko patrzeć gdzie to zakręca i tak dalej.
This bird watches too many cable TV repeats. Nagły skręt. Pyk. Ja myślałem, że pominę animację. Dobra, no, zamknięte jest i nie widzę kości. God damn it. Dobra, więc pozostawiam nam jeszcze na zrobienia dwa. O, ten fioletowy to jest... A nie, to jest... Ale fioletowy to jest chyba na odnajdywanie tych zapachów. Co pamiętam. Swoją drogą taka ciekawostka. W wersji japońskiej tej gry to zamiast tych niuchaczów tych ikonek zapachów jest po prostu głowa Jake'a. What an aroma. Nie wiem czemu, ale tak jest. Proszę się mnie nie pytać, dlaczego tak jest. Nie, może był dwuznaczny znak. Że oni myślą, że to jest jakiś dwuznaczny znak czy coś. Więc, nie wiem. Ale sprawdzałem i jest, tak. Więc... no, troszkę dziwne to jest. Jo, jakie mijanie. Aha, jeszcze... Nie, przecież wziąłem. Przypomniałem mi się. Jak mówiłem, tu muszę znaleźć ten fioletowy. Miał takie zadanie na szybkość. O, właśnie ten. Zbierę sobie jeszcze stąd. O, na szybko. I... jolo. No właśnie. Ja nie lubię tych eksplanacji. Szkoda, że nie da się ich jakoś wyłączyć. Ty jesteś tu? Tu? No i nie dość, że się czas wydłuża, co jest po prostu jeszcze łatwiejsze. Zamknąłem cię? No. Jeszcze cztery. Są te cztery. Nie tam będę. Ma. A, tu jest jakiś pyk. Jeszcze dwa. Wszyscy będą? Nie, tu jest. Jest jeden. Tam jest drugi. I kiedy jesteśmy w tym challenge czasowym, to też nie ma innych zapachów. Żeby, wiecie, nam się nie myliły czy coś. I jeszcze z tego co widzę różowe tylko. Do skompletowania wszystkiego. No już tak, zaraz zrobimy i trzy wrąbimy sobie kosteczki na raz. I będzie gitara. Wow. Dobra, tylko... A tu jest właśnie problem, trzeba je znaleźć. A tu jest 7 aż tego. Więc jest mała szansa na to, że będą blisko siebie. Bo tu... Aha, tu... Ej, a może w tym garażu jest coś? Nope. Zdziwiłbym się, jakby było. A tu nie ma niczego, tu nie ma niczego, bo to były te niebieskie... Nie, niebieskie czy zielone? To chyba były zielone. Tak, bo mi się przez chwilę pomyliło z papką. No. Pyk. Chyba będą na początku, bo na początku w ogóle zapomniałem o tych zapachach. No właśnie. Pyk. Pyk, to nie idziemy. No 14 minut, to chyba mogę jeszcze jeden poziom zrobić. Który jest mniej więcej tak samo krótki. Ale... Tu jest. Jej, i mamy 3 kości do wrąbania, ale fajnie. Więc dzisiaj troszkę szybciej poszło. Dobra, nice. Więc Center Farmhouse. Skąd przybiegł? Tu przybiegł, tak? Więc teraz tu idziemy. Kapkanek. Tu idziemy.
Tak, Centre. Centre. O, to nie tu, to nie tu. O, kamera. To właśnie, to jest to, o czym mówiłem. A, czyli w złą stronę poszedłem. Ups. Więc po prostu pójdę sobie tam w drugą stronę. Chociaż z drugiej strony nie. Nie, bo później nie będzie mi się chciało wracać. Więc sobie po prostu pójdę tak, o. No tu jeszcze mamy chyba dwa poziomy. Tak, dwa poziomy. Jeszcze mamy do zrobienia w tym, w tej lokacji, że tak to nazwę. Od razu się... Jezu! Człowieniu! O, to jest to samo. No skoro tak od razu minają. Że w tym przypadku tu jest tak po kolei, a nie że sobie mogę losowej kolejności kompletnie. Ale zasada jest taka sama, nie więc. Jestem ostatni. Nie tam. No oczy kurde wiśnie. Ale przynajmniej jest kosteczka. Już od razu. Tu chyba na tej drodze nie ma już nic. Ale są żółte. Więc zaraz sobie zobaczę te żółte. Swoją drogą te ptaki srają na nas. Dosłownie. O, siusianie, tak? Siusianie. Zajmę się tymi małymi, bo wtedy będę miał większą... Internet. O, ruszyło. On się zajmie tymi większymi, więc dłużej mu zajmie, de facto. O, widzicie, ja już mam 13. A on nie ma nic. Możesz mi nie osiusiewiać moich. Easy. Time for a little reverse role play. Musimy to zaganiać do tej zagrody owce i potem nam jest ten pies. I zauważcie, że ile nam czasu dają. To jest chyba pies, który dostaje najwięcej czasu. To jest chyba jedyny pies, który przekracza 200 sekund. Czyli możemy nim przez no 3,5 minuty praktycznie. Tu są jeszcze te owce, tam są te owce. Wtedy mi się przypomniał, że nie poprosiłem go o powiedzenie zadania. Ale dobra. Wyjaśniłem wam mniej więcej, o co chodzi. Zakładam, że i tak nikt nie słucha tego, co oni tam mówią. Tak już jest. To jest taka gra, w którym się gra, a nie słucha czegoś. No. Mission accomplished. I've never seen her work so hard. Almost like she was possessed. There you go, boy. Aw, dad burn it. I knew I should have got a gate for this here pen. I like it a lot. Chyba nie muszę drugi raz tego robić. Chyba. Od razu zjem te kości. No, halo, już, 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 już. O. Więc to jest najbardziej przerąbany poziom, gdyż w poprzednim, jak widzieliście, to było miasto, to tam było mało dosyć do szukania tego, ale tu jest otwarta przestrzeń, tu jest po prostu przerąbane z poszukaniem zapachów, gdyż no, jak widzicie, renderowanie tych zapachów nie jest dosyć dalekie, więc możecie je tak
po prostu ominąć, bo nie zwracacie uwagi na to. A kiedy jest... Gdyby chociaż była większa ten dystans renderowania tych zapachów, to byłoby dużo lepiej, dużo łatwiej. Ale czucze, nie ma tak bardzo. Ale reszta poziomów już nie jest tak bardzo przeromana, bo reszta poziomów to albo jest w miastach, albo... Po prostu i są budynki. Nie jest tak wielka, otwarta przestrzeń jak tutaj. To jest chyba jeden poziom, który tak ma. O, tu jest zakopana kość. Nie, czy ona sobie po prostu leży. No, świetnie. Zarąbiście. Ale tu jest chyba zakopana. Nie, czy też sobie leży. Gimme. Chyba ten pies pasterski jest taki głupi, że zostawia te... swoje kości tak na wierzchu. Tym się zajmę na końcu, bo nie chcę dostać w łeb przypadkiem. Tu jest jakaś jaskinia. Jaskinia, do której możemy wejść tylko na 2 metry. Ale śmiesznie było, jakby był też poziom w jaskini. Śmiechowo. Byłoby. Ale szkoda, że sequel do tej gry żaden nie powstał. Znaczy, zakładam, że spiritual successor taki jakby, to byłoby to A Wolf's Life? Który ma być za niedługo na... Nie, Pantera Life? Coś w tym stylu. Jakaś gra mobilna w każdym razie. Przeportowana na PS4. Tylko, że to jest taki, nie wiem, spiritual successor? Ale czy coś więcej, co nie sądzę. Czy to jakoś dużo ma wspólnego z Dog's Life? Nie sądzę. Jeżeli to będzie miało fabułę, to tak. I na pewno tę grę zagram, jeżeli będzie miało fabułę. Konkurs sikania! Nie, to jest kopania. Sikanie już było przed chwilą. Myk! I lecimy z moim autoklikiem w ręce. Najgorzej z tym konkursami kopania jest taki, że one po prostu długo trwają. Nie jest dużo tu do roboty, tylko no właśnie taka prosta linia, no proszę. A chyba w 102 Dalmatyńczykach było też, w 102 Dalmatyńczyków? W 102 Dalmatyńczyki też było? Taka minigierka? Nie, tam było dopasowywanie, tak. Tam były, chyba po prostu, nie wiem, jakaś zagadka z dopasowywaniem. Kiedyś też będę robił let's play, bo nie ze 102 Dalmatyńczyków. Nie wiem, jak to się odmienia. Więc proszę mnie nie... proszę mnie tu nie bić. Dobra, ja muszę po prostu szczekać. Żeby na niego nie nastrały. Ukrzyżowany. Nie, to już jest po prostu przegięcie. Ukrzyżowany strach na wróble. Success. That ends their reign of bird poop. Couldn't have done it without you, private. You are... Jestem ciekaw, że to jest nawiązanie do ukrzyżowania Chrystusa. Private first class dog. I hereby award you with the order of the white bone. Bo zwykle strachy są, wiecie, robione na takich dwóch patykach, a nie do nich przyczepiane. Na bazie właśnie takich dwóch patyków są robione strachy na wróble, a nie... No właśnie jak tutaj, no... No to jest ewidentnie ukrzyżowanie jego. Biedny strach. A w Bobie Budowniczym był taki... No, wnerwiający, ale biedny. Czyli wyobrażam sobie teraz stracha na wróble z Boba Budowniczego tutaj. Takiego na krzyżu. Wiszącego, o jeny. Nie pierdź, mówca. I see everything. Dobra, jeszcze 4. Tam jest balon. Nie wiem, dlaczego on tam jest. Ale z drugiej strony, dlaczego by miał tam nie być. Nie wiem, co...
Trochę bez sensu było. Ale dzisiaj szybciutki odcinek jest. Szybko mi to idzie. Przez to, że jak sobie przypominałem Dog's Life, to zapomniałem o tych poziomach i w ogóle nie robiłem. Ale za godzinę to by było na tyle z tego odcinka Dog's Life. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Za tydzień oczywiście następny. Pojutrze, czyli będzie, który w środę będzie Let's Play z Super Mario 64. A ja na razie się z wami żegnam. Gra zapisana więc już bardzo dobrze. Więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!